W dzisiejszym odcinku przed wami zgadnij, jakim skinem jestem. Także w dzisiejszym odcinku Evela będzie się chowała pośród innych skinów, a ja będę musiał odgadnąć, którym skinem gra Evela. Jeśli lubicie takie odcinki, koniecznie zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał, ponieważ lecimy po 303 tysiące subskrypcji i będzie nam bardzo miło, jeśli wpiszecie jeszcze dzisiaj kod Evela do sklepu. Custom już mamy gotowy, także ja czekam na Ewelę, jak ona ubierze sobie skina, no i jestem ciekaw, co ona tam wymyśli. Moim zdaniem Rafał w ogóle się nie będzie domyślał, że ja mam takiego skina. I jest to właśnie taki skin. Tutaj wam pokażę, co jeszcze sobie wybrałam. O, proszę bardzo. Także wydaje mi się, że na 99,9% nie spodziewa się, że ja właśnie tego skina będę miała. Także jak możecie tutaj zobaczyć, mamy no około 45 osób, prawie 50. I tak, Ewela, powiedz, jakie były zasady jakby w tym poprzednim odcinku. Najpierw zobaczcie, gdzie, w którym miejscu stoję. W poprzednim odcinku ja zadawałam pytanie Rafałowi, on odpowiadał i na jedną rundę mogłam tylko zlikwidować 3 osoby, także tak robimy też w tym odcinku. Pierwsze moje pytanie, Ewela, czy jesteś Spider-Manem? Co to za jakieś takie wprost pytanie? Nie, nie jestem Spider-Manem, ale Rafał, ty tutaj będziesz, Rafał będzie nazwę każdego skina wymieniał i będzie likwidował sobie. Nie, no takie wyjątkowe to jest pytanie, także Grzybol, bardzo mi przykro. Jeszcze tutaj mamy tego Spider-Mana, proszę bardzo, gdzie jest jeszcze Spider-Man? I tutaj jest Spider-Man. I teraz tak, dlaczego mogę eliminować tylko 3 osoby? Dlatego, żebym też, tak jakby na podstawie tego, co wcześniej pytałem, żebym musiał też myśleć przy tym wszystkim. Także 3 osoby mogę eliminować. Zapomniałem w ogóle ubrać słuchawek. Dobra, kolejne pytanie. Ewela, czy masz na sobie plecak? Tak. Masz plecak, czyli ja teraz przejdę i zobaczę, czy ktoś jest bez plecaka, żeby wyeliminować. Tutaj nie mamy nikogo, tutaj nikogo, nikogo. W sensie, no, tu wszyscy mają plecaki. Ej, no jak na złość teraz wszyscy będą mieli plecaki. No, o, dobra, tu nie mamy plecaka, chyba że... A to w sumie też jest Spider-Man. W sumie to możemy sobie tych Spider-Manów też wykasować teraz. To też by nie było głupie. Tutaj też... Patrzcie się na tą babkę tam, co jej włosy odpadły. Skubana. Ej, dlaczego każdy Spider-Man nie ma plecaka? O co tu chodzi? Także Spider-Mani są już za nami. Ewela, czy ty jeszcze żyjesz? Tak, no nie byłam Spider-Manem, a z samych Spider-Manów wykorzystałeś, wyeliminowałeś. Ewela, czy twoja ręka jest jakąś tak jakby rękawicą, czy to jest po prostu dłoń? Chodzi mi o rękawicę robota. Dłoń. Dłoń, czyli no ten robot na pewno to nie jest Ewela. Wejdźmy sobie dalej. W sumie... O, chodźmy do tamtego Spider-Mana. Ale o Spider-Manach będę pamiętał. Tutaj jest, załóżmy, chociaż czy to jest rękawica robota? No, nie powiedziałbym. Tutaj nie, 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 nie. Ej, słabe pytanie zadałem, tak szczerze. Obstawiajcie w komentarzu, czy uda mi się wygrać to, czy Rafał zorientuje się, która to ja. Ej, czy to jest rękawica robota? No też. Dobra, to inne pytanie. Ewela, czy twoją dłoń widać, czy ona jest w rękawiczce? Rękawiczce. W rękawiczce, także tutaj ziomeczka nie możemy wyeliminować. Tego już możemy, bo on tutaj nie ma nic, więc fyk. Następna osoba, którą możemy wyeliminować. Ej, tu. O, dobra, tutaj chyba nie ma rękawiczki. Także dobra. Następna osoba. Czy tutaj. W sumie. Nie, to nie jest rękawiczka, dobra. Także dalej. Słuchajcie, kolejne pytanie brzmi: Ewela, czy masz kaptur na głowie? Nie czapkę, nie co innego, tylko kaptur taki, jak ja mam tutaj z tyłu. Czy masz kaptur? Nie mam. Także no, Ewela nie ma kaptura, więc... Czekajcie, Ewela nie ma, a tutaj ziomek ma. Czyli mogę... Czekajcie, to... Ewela nie ma... Ej, nie pracuje. Pomieszało mi się to wszystko, dobra, pyk. Czyli z kapturami musisz wyeliminować, albo na odwrót robi. No właśnie, ja się trochę tutaj pogubiłem. Tutaj jest kaptur na głowie, także tego też możemy wyeliminować. I tutaj też jest kaptur na głowie. Ale na głowie, czy po prostu mam kaptur? Nie, no ja pytałem, czy masz kaptur. A, dobra. Ewela, czy na głowie masz czapkę? Nie mam. Nie mam, zobacz, patrz, no nie mam czapki. Mam słuchawki. No ale ja nie widzę, ja nie wiem, którym ty skinem jesteś, Ewela. Ale na mnie tutaj, zobacz, przeciórkę nie mam. Ej, ty trolu. Także czekajcie, kto tutaj ma czapkę? Na pewno ta aura ma czapkę, także ją możemy sobie wykasować. Jeśli chodzi... Właśnie pytanie, czy to jest czapka, czy to jest... jak to się inaczej nazywa jakiś? Nie wiem, no, nie beret, tylko... Jak to się nazywa? Kapeludek! Kapelusz, no to kapelusz to czapka. Nie wiem, widzowie, czy mogę go wyeliminować, tak szczerze. Dobra, na razie ich zostawimy. Czy masz coś na ręce? W sensie od łokcia w dół. Tak. Ja wcześniej zadałem pytanie o rękawiczce. No to przecież... A, dałem tutaj ciała, tak szczerze. I znowu chyba nie mam kogo wyeliminować. Dobra, Ewela, czy masz na głowie kapelusz? Nie. Nie masz kapelusza na głowie, więc tych dwóch ziomeczków możemy sobie wykasować. Jeden i drugi. A po co ty likwidowałeś Spider-Manów, jak ja mówiłam, że nie jestem Spider-Manem? Straciłeś swój ten...
strzały. No jeśli ty nie jesteś Spider-Manem, to mogę eliminować Spider-Manów, więc dlatego ich wyeliminowałem. No ale mogłeś sobie kogoś innego oprócz Spider-Manów i wtedy by oni zostali, abyś wiedział, że to nie ja. No w sumie, ale ja lubię mieć porządek, więc wolę po prostu sobie wyeliminować. Czy twój... Albo nie, w sumie czekajcie, bo mamy też plecaki. Użyjmy czegoś, czekajcie, jakie tu mają ludzie plecaki? Tu mamy jakieś jajko, tu mamy... Co to w ogóle jest? Ej, pokaż plecak. Co to jest? Jakieś drzewo, tu mamy coś takiego, tu mamy coś takiego. Dobra, Ewela, czy ty na plecach masz jakąś taką płachtę? W sensie pelerynę, no? Nie. Czyli jeśli chodzi o peleryny, to ten ziomek... No, to jest część zestawu, dobry, to część stroju. Więc każdy, kto ma pelerynę, teraz powinien odpaść, tylko... Czekajcie, kto tu miał pelerynę? Ten ziomek ma pelerynę, dobra. Ja muszę pilnować, żebyś tylko trzy osoby likwidował, bo ty tutaj możesz ściemniać. Nie, nie, spokojnie. Czyli ta osoba, która się obkręca teraz za mną, jest Ewelą. Wszyscy! Ej, co tu, już nie ma nich peleryny? No halo. Kolejne pytanie brzmi... Czy masz spodnie? Tak. No to kolejne pytanie. Tutaj nikogo nie będę wyeliminowywać, tylko połączę sobie to. Kolejne pytanie to, czy masz spódnicę? Jak spodnie i spódnica, Rafał? Da się, da się. Niektórzy tak chodzą, że mają spodenki pod spódnicą przecież. Halo, no nie ma tak? Czyli każdy, kto ma spódnicę, powinien wyeliminować. Ej, ale no nie gadajcie, że tu nikt nie ma spódnicy. Ale spodnie to nie spodenki. Aha, no faktycznie. Czekajcie. Ej, nikt nie ma spódnicy. Ja to mam pytania normalnie. Dobra, Ewela, czy... Wyciągcie wszyscy zbieraki. Ewela, czy masz świąteczny zbierak? Nie. No to tu mamy slon ze świątecznym zbierakiem, więc to nie jest ona. I jeszcze, Ewela, jakbyś mogła, to przypomnij, kiedy ty wygrywasz. Jak zostanę na mapie ostatnia i... Po prostu nie zgadniesz, która to ja. Dobra, no to przyszła pora na pytanie. Ewela, czy jesteś męskim skinem? Co to za oszustwo? Jestem... Nie jestem męskim skinem. Czyli jesteś kobietą, tak? Zwierzęciem. Dobra, no to lecimy. To jest, czekajcie, kto tu jest? Fundament na pewno jest męskim skinem. Spider-Man, dobra, też go wykasujmy. Następnie fundament, trzecia osoba. Okej, okay, no to w takim razie... Ej, nie wiem, jakie pytanie zadać. Zróbcie wszyscy graffiti pod sobą. Ej, u mnie czegoś takiego nie było. No... Przykro mi. I teraz tak, Ewela, czy masz zbierak pojedynczy, czyli czym to jest jeden przedmiot, czy masz podwójny, że masz w dwóch rękach coś? Pojedynczy. Pojedynczy, czyli podwójne zbieraki powinny odpaść. To bym powiedział. Ej, on miał chyba podwójny zbierak. Pojedynczy znaczy. Ej, dobra, dobrze, że to nie była Ewela, bo bym przegrał. To jest na pewno podwójny. Okej. Okay. I to jest podwójne, dobra. Następne moje pytanie jest, czy masz rozpuszczone włosy? Nie. Okej, okay, ale wiecie co? Problem jest w tym, że... A, dobra, jest w końcu ktoś. Pyk, to jest kobieta, tu jest jakiś kok, tu jest... dobra, czyli jedna babka z rozpuszczonymi. Ale jako, że mogę wyeliminować jeszcze o dwie osoby, to wyeliminujemy sobie te męskie skiny, żeby mi się tutaj nie mieszało. To też jest męski skin. A jeszcze tutaj przypominam, że muszą zostać trzy osoby minimum i ja muszę zgadnąć, która to jest Ewela. Chyba, że oczywiście Rafał odgadnie wcześniej, która to ja, to wtedy przegrywam. Ewela, czy masz maskę na twarzy? Nie mam. Nie masz, czyli na pewno tak. Kto ma tutaj maskę? Znowu jedna osoba ma maskę? Nie. Jedna osoba tu, druga osoba tu i trzecia osoba tu. Teraz pytanie moje brzmi, czy masz dwa kucyki? Nie mam dwóch kucyków. Nie masz dwóch kucyków, czyli tutaj ma dwa. Tutaj ma dwa. I czekajcie, czekajcie, czekajcie. I tutaj ma dwa. Okej. Okay. Czyli tak, Ewela miała nierozpuszczone włosy, ale nie ma dwóch kucyków, czyli ma jeden kucyk albo trzy. Albo i coś innego, czekajcie. Trzy kucyki? Czyli tak, Ewela, czy widać twoje włosy? Widać. Widać, no to w sumie głupie pytanie, ale tą babeczkę możemy wyeliminować. Czy coś masz na głowie? Nie było, w sensie to było wcześniej. I tu mam maskę, dobra, czyli trzy osoby. I czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem, czyli mogę jeszcze cztery skiny wyeliminować. I teraz tak, Ewela ma, nie ma dwóch kucyków, tu jest jeden. Tu jest kok, tu są dwa kucyki, czyli to już wiemy, że tam możemy wykasować. Tu mamy jeden, jeden. Jesteś takiego też jak warkocz, pamiętaj, a nie kucyk. Aha, właśnie ja zawsze mówię na to kucyk, na wszystko. W sensie, że są włosy związane. Ewela, czy jesteś ruda? Nie. No to kasujemy tutaj jedną osobę i wyrzućmy sobie jeszcze tą osobę. I czekajcie, to było to, 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 to. Dobra, no to Ewela. Mam bardzo łatwe pytanie teraz. Czy
masz warkocza. Nie, mogłam ci nie podpowiadać w tym, byś mówił kucyk cały czas. Czyli tak, Ewela nie ma warkocza, więc tak, jak ja robię, muszą trzy skiny zostać. Eliminujemy sobie tego i tego skina. Eliminujemy sobie te... Czekajcie, żeby trzy zostaje na pewno. Trzy osoby. I tak, wiem, że to na pewno nie jest Ewela. I teraz przeanalizujmy sobie. Chodźcie wszyscy tu bliżej. I teraz tak. Ewela nie ma warkocza, czyli ten odpada. Tylko nie wiadomo, co to jest za fryzura. To jest pewnie ona. Aha, czyli to jest warkocz opleciony. Zaraz tak może być. 2T. Czy ma coś na rękach? Było, że ma, ale ten skin i ten skin... No, nie wiem, czy ten skin coś ma, tak szczerze, bo on jest taki... No nie, no załóżmy, że ma, bo to jest kostium przecież, nie? Jakie jeszcze pytanie zadawałem? Czy jest kobietą? No to te są skiny kobietami. Dobra, było pytanie, czy ma spódnicę, tak? A co to jest? Ewela, czy to jest spódnica? Podpowiedz mi. Ja bym powiedziała, że to jest taka... No nie wiem. Dobra, widzowie, mam 50% szans, więc co innego zdecyduję. Jak nadmucham jako pierwszy fioletowy, to wybieram lewy, jak pomarańczowy, to ten. A ta osoba nie bierze udziału. I teraz uwaga, zielony, niebieski, fioletowy, dobra. Słuchajcie, 50-50, uważam, że to jest Ewela. No, eliminujemy i trzymajcie wszyscy kciuki. A nie zwycięstwa! Dobra, widzowie, no, ja nie wiem, no, widzicie, no, nawet w takiej losowej... Anonimowy 286, czy to jesteś ty? Tak.